Witam serdecznie. Pomalutku idziemy dalej z akcją gry Horizon Zero Dawn. Jesteśmy na terenie wykopalisk. Tutaj żeśmy zakończyli ostatni nasz odcinek. I teraz powinniśmy pójść. Mamy tu po drodze pole poległe, żeby się spotkać z dowódcą straży w południka. I tu, aż tutaj mamy dojść do ustronia stwórcy. Ja myślę, że to do tego ustronia stwórcy bardzo chcę dojść. O, mamy tutaj też w pobliżu kolejny kocioł. Ale dobra, kocioł na razie sobie odpuścimy. Podejdźmy sobie tutaj, żeby to zrobić. Może nam się troszeczkę coś odkryje. I w ogóle dobrze by było tego żyrafa tutaj dorwać. To byśmy mieli ten cały teren tu odkryty i tutaj po tej stronie. No zobaczymy. W każdym bądź razie, no pierwsze coś, podejdźmy tutaj. No, niby jest ten, niby jest 19 poziom. Miałem to ominąć, ale jest po drodze, więc byłoby bez sensu, żebyśmy to mijali. Trochę się boję to, że nie mamy... nie mamy możliwości zbierania już teraz. Dobrze byłoby pojechać i coś troszeczkę posprzedawać, kupić, pozamieniać. Nie wiem, jak to zrobić. A jesteśmy tak blisko, że po prostu... Jeszcze coś takiego wskoczyło. Tu skrzynia. O, jesteśmy blisko, ale teraz mi się przypomniało, że to nie jest tak całkowicie... No i co? Wskoczyłem nie tu, gdzie potrzeba. Tutaj mamy przecież te wszystkie, tych wszystkich zawodników, co nas tutaj nie chciały przepuścić poprzednio. Musimy na nich uważać, jakimś boczkiem przejść. Nie chcę się wdawać w jakieś wielkie bójki. Pozbierajmy trochę tych leczniczych, bo z tego co pamiętam, to ja teraz dosyć dużo zużyłem, więc jest trochę w kupie, to więc będzie dobrze, żeby to zebrać, bo jak się nam na czerwono wyświetli, to znaczy, że mamy full, ale my żeśmy troszeczkę w tych bitwach tutaj zużyli. A nie chciałbym zostać, że nie mamy czym się leczyć. Dobra. Idziemy na to spotkanie, idziemy, tylko musimy tak tu przejść, jak tam musimy się dostać, a jak widzicie, droga nie jest taka usłana różami, nie chcę cały czas tylko walczyć. Wiem, że fajnie, żeby walczyć, bo za walki mamy dodatkowe punkty. A jak mamy punkty, no to szybciej robimy poszczególne poziomy. No, ale ktoś też się wiąże z tym, że tracimy bardzo dużo. Mamy ognisko, dobrze by byłoby je rozpalić, żeby tutaj przeskakiwać. Jakoś tak bokiem przejdziemy. Boczkiem. Mamy kroczkiem i tu boczkiem. I tak może będzie dobrze. Dobra, mamy gdzieś tam się dostać na... Jakaś twierdza tam jest na horyzoncie. Idę tak, że mnie tu nic nie zauważyło. Dobrze, te krzaczki są, popatrzcie, nieduże, ale są, żeby się schować. I w tym momencie jesteśmy schowani, bo znika oczko. Nie taka... Dlatego musiałem odpuścić, bo już który czas nie będę strzelał od zająca z takim... tym. No, trzeba zbierać z powrotem. Jakoś przez przypadek natraciłem. Miałem ponad 1000 wszystkiego i nie mam nic. Mam zapełnione wszystko, a brakuje... brakuje nam... Dobrze, że to koniec. Dzięki za pomoc. Nie będę marnowała miejsca. Podejdź no tu na słówko. Zaraz podejdziemy na słówko. Bo po to, żeśmy się tu spotkali. Chodźże tu, na co czekasz? Gdzie ty jesteś? Tam, a... Nie wezmę już tego.
Co, nie chcesz pogadać? Co ty tu? No chcę, spokojnie. Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic nie warty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. A, spokojnie. Dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne. Ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie. Bardzo dużo piłem. Może myślała... Szlak, nie wiem. Że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych kardża cienia. To była zasadzka. Kardża cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Erend. Tak. Kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. I nie wiesz, dlaczego wyruszyła bez ciebie w środku nocy? Nie, ale to musiało być pilne. Wiadomość, raport na temat nowych kardża cienia, sam nie wiem. Czemu kardża cienia to zrobili? Bo nas nienawidzą, a Ersy najbardziej. Walczyła przy Awadzie i wykopała ich z południka. Lizali rany przez 2 lata, ale w końcu znaleźli sposób, by ją dopaść. Jasne. Pokaż mi, gdzie Ersa zginęła, a zrobię, co w mojej mocy. Chodź tu, za mną. Tam do góry chyba raczej nie będzie myśli. Po co Ersa wybierałaby się aż tutaj? Nie wiem. To nie ma sensu. To terytorium kardża cienia? Nie. Naruszyli rozejm, kiedy stanęli nad rozpadliną. Już prawie. Kardża cienia. To tutaj. To tu była zasadzka. Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Pancerz kardża cienia. Proszę. Muszę znaleźć drani, którzy to zrobili. Dziwnie. Nie ma ani zadrapane. To wygląda na ślady ciągnięcia. Rozsypane strzały. Wyglądają na zupełnie nowe. Te plamy krwi nie powstały wokół ciała. Wyglądają jak rozsmarowane. Włócznia tarcza cienia. Wyjątkowo ostra. Nigdy nie użyta. Rybka jest. Może mamy dosyć. Coś tu jeszcze jest. Nie, to jest ten chłop, żeśmy go oglądali. Mogłabym sprawdzić fokus. Zobaczyć, co on widzi. Ktoś ciągnął tędy zwłoki. I co tam widzisz? Plamy tworzą linię. Tak jakby krew z czegoś skapywała. Z wozu? Widzisz? Ślady wozu. Myślę, że ktoś przewiózł te ciała i rozrzucił je po okolicy. Czekaj.
Mówisz, że znalezionych tutaj zabito w innym miejscu? Ale dlaczego mieliby to zrobić? Tak szczerze, nie jestem pewna, czy to Kardża Cienia za to odpowiadają. To musieli być oni. Jak pójdziemy po śladach, to się dowiemy. No właśnie. Powinienem zbierać, ale jak już idziemy, to idziemy. Nie wiem, że coś dzika potrzebuje, więc... Więc dlatego go upolowałem. A, chyba nawet znalazłem to, co potrzebuję. Uciek. Ognisko jest, to ognisko trzeba zapalić. A nawet mamy tutaj drogę przy ognisku. Wchodzimy na świeże tereny, to więc się nam coś odnowi troszeczkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak jest. Pokazało się fragment. Dobra, ale idziemy dalej. I wyżej. Troszeczkę sobie pod zdrowie podciągnijmy, bo coś... Zasfingować zasadzkę. Tu chodzi o coś więcej. A my się tego dowiemy. Wow! A to co to jest? Okruchy trzeba zbierać, bo... Strasznie dużo... Straciliśmy. Nikogo więcej tu nie ma. Żebyśmy my tu w zasadzkę nie wpadli jakąś. Antyczny złom. Wolę być przygotowany. Chociaż mamy ze sobą wojownika. O! Dobrze mówiłem. To nie są Kardża Cienia. Oni są z mojego plemienia. To tak witają się twoi współplemieńcy? Garda wysoko! Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyny. Uważaj. Naprzód! Dobra, jeden załatwiony. Gdzie drugi? Cwaniaczek. Thank you.
druga załatwiona. Bez walki. Znaczy bez walki... We wszystkim. Bez walki łukiem. Proszę, użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobrze. Te skały skruszone. Co to za skórze na pasy? To mi wygląda na broń straży. Tyle krwi. Masa ludzi tu zginęła. To była rzeź. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Nie ma na nich krwi. Ludzie Ersy w ogóle się nie bronili. Gdzieś to, co to widzieliśmy, to widzieliśmy. Paski od pancerza, przecięte nożem. I kamień ze śladami krwi. Wygląda na to, że mogłoby się na tym coś zamontować. Tutaj, przy trójnogu, zużyty akumulator. Skrzynia z zapasami jakaś. Płomień przyda się. Piękne widoki. Ale popatrzmy, czy czegoś nie ma w pobliżu. Mamy porozmawiać, co teraz idziemy. Tu mamy. Dobra, okruchy trzeba pozbierać wszystkie. Niektórych rzeczy są potrzebne. A zwłaszcza okruchy metalu są najbardziej potrzebne. Dobra, podejdźmy i porozmawiajmy o tym, co żeśmy tutaj ustalili. To jest hełm Ersy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że Oseramowie zastawili pułapkę, używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela... falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tam te skały. Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte. Jakby zdjęli z kogoś pancerz. To niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku. Widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego. Kogoś o podobnej budowie.
i zmasakrowali ciało. To mógł być każdy. Nawet Ersa. Wracaj do Południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa, to się mylę. Ale jeśli nie... Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście. No i ładnie nam to nawet poszło, powiem szczerze. Ale co z tego, że nam poszło, jak my dalej mamy teraz do zrobienia, co? A co nam tu wyskoczyło? A, żeby się z nim spotkać. Nie, my na razie nie będziemy się z nim spotykać. My idziemy tutaj dalej. To, co nam prowadzi droga, mamy się tutaj przyjść. O, to jest teraz naszym priorytetem. Musimy się tutaj jakoś pomału przemknąć. Może tego zrobimy przy okazji. Nie, no, nowa misja graniczna nam niepotrzebna. Znaczy ziemie graniczne czy coś innego. Idziemy do ustronia stwórcy. Tylko tak, gdzie to jest? Gdzieś tam w tym kierunku. Kawał drogi. Kawał drogi i to po terenie nam nieznanym, ale dlatego właśnie, że niepoznanym, to dlatego chcę tam iść. Jest to 14 poziom, jesteśmy na 19. Nie powinno być tak źle, powinniśmy tam jakoś dotrzeć. Może tylko sama droga być uciążliwa, ale myślę, że po drodze, jak damy ją odtworzymy i damy troszeczkę tych ognisk, rozpalimy, no to się nam przyda w przyszłości. Czyli upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu, jak ja to nazywam, czyli zrobimy i misję, która należy do takiej misji chyba z wątków głównych, a może i pobocznych, już teraz nie pamiętam, jak ja została zakwalifikowana. Właściwie to mam sprawdzić, co my żeśmy tam mogli jeszcze porobić, bo my żeśmy trochę rzeczy porwali. Też coś już robiłem. Nie wiem, czy mi jakieś ości potrzebne. Strong. Nie, no damy sobie na razie spokój. Przejdźmy tam, niech zobaczę, tylko momencik. Zobaczmy wytwarzanie. Czy my możemy coś zrobić? No to mamy udźwig, to najważniejsze na maksa. Skóra dzika. O właśnie, tutaj też surowce, żebyśmy więcej nosili, bo właśnie nie mogę nosić. O, pięknie. Do 100 o 30 więcej. No i to wchodziło. Ubiory możemy sobie zrobić, żeby mieć więcej. Na razie tych ubiorów nie mamy za dużo. Mamy umiejętności aż 5. Ja cię przepraszam, aż tyle nie zrobiłem? Nie, to nie. Szybkie przeładowanie podczas skupienia. O, to jest dobra rzecz. Możemy więcej wystrzelić, ale to na razie mamy 5 sztuk. Ja wiem, że idę w tą wojowniczkę i tropicielkę na jak najwięcej. Podwójny strzał. 3 strzały możemy złożyć. Dodatkową strzałę, to, czyli dwoma strzelamy równocześnie, podwójne. Też może być ciekawe. Ale mi chodzi o to, że tutaj mamy eliminacja dowódcy i ciężkich elitarnych. Więc to też jest bardzo dobra rzecz, która nam się może przydać. Silny cios też się nam bardzo może dobrze przydać. Bardzo silny cios plus, to już w ogóle będzie masakra. Uniki to my i tak robimy, cichy sprint, to tam nie jest akurat najważniejsze. Dobra, idźmy w tym kierunku, 3 i potem jeszcze raz 3. Czyli najpierw zrobimy sobie cios z dołu, nie wiem czy nam jest to potrzebne aż tak bardzo. Ale inaczej nie będziemy mieć tej eliminacji tej drugiej, to sobie to weźmiemy. To dopiero jak skończymy ten, weźmiemy się za podróżniczkę i karmicielkę, wcześniej nie będzie. Dobra, w ekwipunku nie wiem co tam jeszcze dobrego jest. Nie idziemy ocalała zwiadowczyni burz. To też nie. To nam na razie najlepiej pasuje i sobie z tym pójdziemy, chociaż tu mamy jakieś modyfikacje do założenia, ale to później. Wytwarzanie, dobra, koniec. Ta misja tylko chciałem zobaczyć. Poboczna. To nie jest poboczna, dobrze mówiłem, to jest misja główna. To jest misja główna. I przy okazji, żeśmy sobie zobaczyli, co mamy.
i dzięki temu powiększyliśmy możliwość zbieractwa, bo już mieliśmy na full wszystko. Tak dobrze szło, a mamy tego za dużo. To nie jest dziwne, że mamy za dużo. A, kamień to jest. Mam myślałem, że to są... Musimy jakoś przepłynąć na drugą stronę. Trochę się boję, żeby nurt nie był za duży, ale spróbujmy. I tak potrzebowałam przepierki. Skóra z ryby też nam była do czegoś potrzebna. Chyba dawał nam znak, że musimy tutaj go zdjąć. To jeszcze raz wchodzimy. Tak, troszeczkę zamieszania, no ale trzeba, bo muszę porobić. Skóra z ryby nam wyskoczyła. No ale okazuje się, że tutaj ości. To nie, to na razie nie. Skóra z dzika nam potrzebna. Skóra z ryby mamy i okruchy metalu. O, ulepszenie dokończyło. Dobrze, tutaj miało to być. No, mamy za mało, musimy więcej zdobyć. Więcej zdobyć właśnie i marszczynu, i okruchów, bo okruchy nam się też skończyły. Dobra, ten kierunek tam. Troszeczkę się pogubił. To po co ja przepływam, że aż tam mamy iść? Dobra, przybyłeś. Dobrze, tak ma być. Wygląda na to, że niepotrzebnie przechodziłem na tą stronę. No, nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że po tej stronie mamy iść, a nie po tamtej. Jakoś mi się skojarzyło z tą bandą, którą po drodze żeśmy mijali, co tam walczyły ze sobą. Myślałem, że my będziemy musieli transportem odbić, a to jest inna droga troszeczkę. No i przez to chyba jakieś rozlewisko trafiłem. Tak to wygląda. Przynajmniej tu jest jakaś wieża. By się nie okazało, że to jest jakaś... A, tam mamy iść. No to dlaczego mi się tam pomyliło? Z dobrej strony jesteśmy. Co to jest za... O, jest ognisko. Dlaczego nam nie pokazujesz, że jest ognisko, kolego? I coś jest do góry, nam się odkryło. Z ogniskiem. Może byśmy tak się na chwilę cofnęli i żeby to odblokować. To wejście tam. Coś tam walczy. Jedno z drugim. Mamy coś znalezione. Artykuł prasowy. Dobra. Tym się nie zajmujmy artykułami. Myślałem, że tu się jakoś damy, da dostać do góry. Ale chyba nie wiem, czy tą stroną, bo tam była droga, ale tam z uwagi... Olin widział podobną do mnie kobietę na starożytnym urządzeniu. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od terenów Nora? Nie pojmuję tego, kim ona jest. Nie da tu się rady z tej strony wejść. Nie da się. U stronie stwórcy, to już niedaleko. Olin widział podobną do mnie kobietę na starożytnym urządzeniu. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od terenów Nora? Nie. Dobra, zaraz będziemy rozmawiać. Najpierw chciałem do tej wieży wejść, bo tu jest odkryty obszar i jest ognisko. No właśnie o to chodzi, tylko że ominąłem to, bo tam jakaś ekipa była, która walczyła ze sobą.
A ja nie chciałem się z nimi spotkać. Kruchy metalu, bardzo dobrze. A tu wskazywało, że tu jest droga gdzieś do góry. I tu jest ta droga. O. Mam jakiś wóz, żeby znowu, żebyśmy nie wpadli w jakąś pułapkę. Wytrwała straż. Odejdź. Wkrótce. Już odchodzę. Tylko chodziło o to, żebym tutaj to zrobił. Znaczy, tu będzie jakaś akcja, ale będziemy mogli się szybko przenieść w razie czego. To, co tam w tle szczeka, to mój bardzo agresywny pies. Tak się prześmiewczo to mówię, bo to jest takie skrzyżowanie haskiego razem. No i tutaj właśnie nie do końca wiadomo z czym. Co to idzie? Jakaś ekipa, która jest nam niesprzyjająca. Ostatnio taką ekipę żeśmy od tyłu pozałatwiali i dosyć dobrze na tym wyszliśmy. Może tym razem to samo byśmy zrobili? Dzięki temu poziom 20, proszę bardzo. A oni też coś ciekawego może i tu mają. U stronie stwórcy, to już niedaleko. Olin widział podobną do mnie kobietę na starożytnym urządzeniu. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od terenów Nora? Nie pojmuję tego. Kim ona jest? Nazywa się Elizabeth Sobek. Ty znów mnie szpiegujesz? No dobrze, mów. Co o niej wiesz? Nie zbaczaj ze swojej drogi, a wkrótce poznasz ją równie dobrze jak ja. A może i lepiej. Tylko uważaj. U stronie stwórcy roi się odsiewaczy zaćmienia. Aby pomóc ci w starciu z nimi, pozostawiłem trochę przydatnych rzeczy przy ruinach. Twój fokus wskaże ci miejsce. Boże, kim jest i skąd to wszystko wie? Powiedział Elizabeth Sobek. Co to w ogóle jest za imię? Dobra. Elizabeth Sobek. I co to jest za tajemniczy głos, który nam się tutaj pojawia? Dobra. Siedlisko maszyn, ale kto z nimi walczy? Bandyci. No to nie za bardzo. Jeszcze mogą być to kardzia cienia, więc troszeczkę ich boczki ominiemy. No i tutaj nic nie widzę, kurde. Mogę ich wkrótce potrzebować. Śmigacze. Nie mamy tego możliwość opanowania jeszcze.
się lepiej schowajmy, byśmy z tym nie musieli walczyć. Widać, że takie nabuzowane bardzo, ale bardzo chcą dalej powalczyć. Dosyć mocno są pobite, bo dobrze, może coś z nimi zrobić. Zobaczmy jak. Nie pisze czym. To zobaczmy, czy nie, czasami nie można tego ogniem. Nie to, co ja wyciągnąłem. Moment. Tylko lecą punkty za zabicie maszyny, ale też powinniśmy coś dobrego zebrać. To już nie ma tak kruchy chodzi. Ognisko gdzieś tu jest, no i dobrze. Oni walczą, ale my nie będziemy z nimi walczyć. Tylko to ognisko, gdzie jest? Tutaj jest, dobrze. Ja myślałem, że to coś kolejnego z tych opryszków wypadło. Trochę tu dostali baty. Czyżby ktoś do mnie strzelał? Nie, taki odgłos, kurde, że w którymś momencie pomyślałem, że do mnie strzelają. Zobaczmy, jak wygląda nasza droga. No bardzo ładnie się odkrywa wszystko. Tutaj sobie też, musimy wszystkie te zrobić kotły, chociaż tam coraz gorzej jest i coraz gorsi przeciwnicy. Musimy też nauczyć się walczyć z tym wszystkim. To cały czas tylko mówię, że pójdę na tą naukę, a jakoś nie trafiłem jeszcze. To czujka stoi, czy była czujka? Nie, to jakiś taki totem jest zrobiony. O, przydatne. No, musimy niestety wszystko zbierać po drodze, bo tak jak to właśnie Eloi mówi, przydatne. A ja myślę, że wszystko jest przydatne. Obóz bandytów. Odkryto obszar. Momencik, zobaczmy, o co tu chodzi. Na mapie to jest tutaj obóz strzaskany piec. No i cała droga prowadzi tędy, chociaż może byśmy jak poszli w bok, byśmy coś obeszli, to może byśmy znaleźli inną drogę. Niekoniecznie musimy przez ten obozowisko bandytów przechodzić. Ona jest chyba przed nami. Zaraz to sobie popatrzymy, jak to wygląda. Nie chcę iść na taki rympał, że ja już wszystko wiem. Ktoś tam do góry jest i potrzebuje jakieś zadanie, no przyjmijmy, bo potem drugi raz tu nie będziemy w tej okolicy. Może się coś dowiemy ciekawego. I to będzie odpowiednie miejsce, żebyśmy coś zadziałali. Schyl się, dziewczę. Zepsujesz zabawę. Zabawę? Każdy ma jakiś powód.
Może ty zabijasz, bo musisz. Rozumiem. Miałem partnera. Płakał, gdy strzała dosięgała celu. Przy polowaniu na przeklętych bandytów zawsze miał mokre oczy. Więc polujesz na ludzi. Coś jak najemnik. Jestem Neil. Odkryłem, że gdzie jest konflikt, tam są i bandyci. Kolekcjonują kości niewinnych, potem każdego, a na koniec swoje nawzajem. Ale po co czekać? Możemy ich pozabijać. Razem. Co ty na to? No nie wiem, nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. W porządku. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak zrobimy. Powstrzymamy ich przed wszystkim. Prócz chwili krzyku. Prowadź zatem, dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolna. Dwudziesty poziom. A my żeśmy tu obóz bandytów ominęli, a tam trzeba było się spotkać. Ha. No dobra, trochę dużo może być roboty. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No jest to rozległe. Zabij bandytów. Okej. Gdzie sobie to zaznaczyłem? Tutaj to jest. Oni są tutaj. Musimy sobie wszystkich pozaznaczać. A co to za kościotrup? Elitarny. Zaraz zobaczymy, czy my możemy elitarnych zabijać, bo trochę tych elitarnych jest za dużo. Bardzo dużo. Wygubią język albo oko. Nawet się nie obejrzysz. Okej, zobaczmy, bo my żeśmy chyba jakiś punkcik zdobyli umiejętności. Mamy 3. Jak mamy 3, to możemy ich eliminować. Cichą. No dobra, niech będzie, że cichą. Że nie wiem, czy to tak będzie szło, ale możemy już wykonać po prostu. No, mamy akcję jak w Asasynie. Mamy opanować cały ten. Najlepiej po cichu. Idę i zbieram te lecznicze. No, musimy wejść do środka, bo tam inaczej tego się nie obejdzie. No, zobaczymy, czy da się da obejść, ale mi się wydaje, że raczej chyba nie. Chociaż może się mylę i jakaś przerwa będzie. Nie, nie ma żadnej tutaj z tej strony. Ten obóz jest bardzo duży. Zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Ale ich tu jest. Trochę przesadziłem. Elitarnych jest od... Na daleko. Nie chcę fokus, nie chcę chwycić. Ale ten jest tutaj blisko.
No, tu się da wejść. Nie widzę dobrze. Mamy tu elitarnego. Jestem ciekawy, czy możemy elitarnego zastrzelić. Nie chcę na razie próbować, bo za dużo jest. Dobrze by było ich po prostu troszeczkę do któregoś podejść i go załatwić. Tam są zwykli sami, a to są elitarni z tej strony. Dobrze by było podejść tego elitarnego, mamy tam do góry. O niego mi chodzi najbardziej. No to są rzeczy, które lubię najbardziej. Elitarny łucznik. To sobie go zostawimy na koniec. Zobaczymy, czy z łuku możemy elitarnego zastrzelić. Najpierw zrobimy wszystkich innych. Na samej górze jest jeszcze jeden elitarny. I tam jest jeszcze... O, coś tam pokazuje. Bierzemy fokusik. Okej, to jest blisko. Elitarny klęczy. Tamten chodzi.
Nie wiem, czy ten nie będzie widział wszystkiego po prostu. Trochę się tego obawiam. Trzy strzały aż. Dużo. Dobra, to później sobie zrobimy. Są zalarmowani. Lepszego do roboty? Muszę przycelować. Ja też muszę przycelować. Pięknie, no tam troszeczkę nie wyszło. Jednak tego elitarnego z łuku nie możemy załatwić. To nie takie strzałki. No ale dobra, reszta poszła dosyć dobrze. No i mamy od razu i kupca. Podobno gdzieś na północy grupa Oseramów wydobywa okruchy poprzedwiecznych. Dobra, no ale czy powinienem tu pozbierać rzeczy, które tu są? Kompensować okrucieństwo ojca trzeba najpierw. No właśnie, najpierw zbierzmy to wszystko z tych zbirów. To czas zmierzchu. Zbyt wiele rozlanej krwi, a maszyny są wścieklejsze niż zwykle. Okruchy trzeba zebrać wszystkie, bo to są dla mnie ważne rzeczy. A dopiero potem będziemy patrzeć, co my tu możemy zrobić. No i w tym odcinku dalej nie pójdziemy. To może się przydać. Ale zagramy sobie dzisiaj jeszcze spokojnie. Jeszcze jeden odcineczek zrobimy. Tak się super gra, że aż się chce grać. 10 kroków. Mamy chyba porozmawiać z kimś, ale to za chwilę. No, najpierw zróbmy tutaj porządki z tymi wszystkimi rzeczami. Zaraz pójdziemy też i sprzedać. Słońce i dzień, to nora.
tutaj znaleziono pełno rzeczy jest. No to chyba będzie wszystko. Nie, jeszcze coś tutaj pokazuje mi na niebiesko. To co, chyba wszystko. Nie, jeszcze tutaj są rzeczy. Oj, ja. 20 poziom. Nieźle się, żeśmy tutaj obłowili. Gdzie on jest? Tam, 50 metrów, tam gdzie żeśmy chyba zaczynali tą całą z nim wyjście. Ja sobie tylko tu przebiegnę, zobaczyć, czy to wszystko jest. Wszystko, to idziemy do tego sprzedawcy. Rzeczy, które są nam niepotrzebne, trochę się pozbędziemy. Może coś ma ciekawego do kupienia. Chociaż podejrzewam, że aż tyle okruchów nie mamy, żeby się nie wiadomo w jakie rzeczy zaopatrzyć, ale... Karcza cienia i tak muszli i zabili kapitan straży. Dobra, amunit, broń mamy. Co my w tej broni mamy? Proszę, o, mamy grzechotnik i mamy wszystkie rzeczy, które możemy kupić. Bóg wyborowy cienia. No nie mamy tyle, niestety. Łuk myśliwski cienia to my chyba już mamy. Cienia. A nie kardża. Cienia. Zaraz to sobie zobaczymy, ale też zawsze skrzynki jakieś mają. No, próbkę darmową oczywiście bierzemy za darmo. I co my możemy sprzedać? Prodawny amulet. No, to sprzedajemy. Nawet dwa. Serce nie sprzedajemy. Serce piłozęba. Leśniący prodawny. Leśniący oplot. Wiem, że gdzieś tam było. Tego nie. Serce czujki nie. Talizman z czaszki. Żużlowe szkło. Tego mamy dosyć dużo. Weźmy to, sprzedajmy. Ale coś się zopornie to idzie sprzedaż. Sprzedajmy do 10. Może to jest do czegoś potrzebne potem. Żebyśmy nie żałowali. Talizman z zęba. A po co nam to? Prodawny naszyjnik też niepotrzebny. Oczy się mogą przydać. Zegarki. Prodawne dzwonki to klucze, same nie dzwonki. Ktoś nas wprowadza w błąd. Na razie te rzeczy udawało nam się sprzedawać z takim podejściem, że nie było trzeba kombinować. No dobra, resztę sobie zostawmy. Chociaż tego mięsa też mamy już tak dużo. 25 sztuk, ale po jednym. Na razie no, może do czegoś się przyda. Zostawmy to. Ok. Pojemność. Mamy 61 ze 100, czyli nie jest tak źle. Sprzedać broń. Zaraz zobaczymy, jaką my broń mamy. Mamy tak. Mamy potykacz kardża. To jest wyrzutnia lin. Mamy grzechotnika. Proce. Łuk myśliwski cienia mamy. Łuk myśliwski. Grzechotnik coś ostatnio nie sprawdzał się w ogóle w żadnej akcji.
No, może być ciekawsze. Myśmy może wyrzutnie lin sobie kupili. To zobaczmy, co możemy kupić jeszcze. Broń. Potykacz cienia mamy. Mamy trochę rzeczy. I łuk wyborowy możemy już kupić. Łuk wyborowy, a my mamy jaki? Myśliwski. I bojowy mamy tylko. A ten, jaki jest ten? Muszę tak sobie sprawdzać, bo nie, jeszcze tego żeśmy nie... Wyborowy. Co to za strzałki są jakieś? Bojowy. Ma więcej, dostęp do więcej strzałów wyborowy. Kupmy go. To jest miejsce tego łuku bojowego. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze amunicję. Pakiet strzał wzmocnionych cichej śmierci. A kupmy sobie jeden taki pakiecik. No dobra, to mamy, że mamy wszystko. I słuchajcie, no trochę nam czas minął, ładnie nam to poszło. Słońce świadkiem, wkładamy serce w pracę. Idziemy porozmawiać jeszcze na zakończenie z tym gościem naszym, żebyśmy mieli jakieś zakończenie. Troszeczkę nam może się przedłuży parę minut, ale tak, jedne mamy krócej, drugie dłużej. Ale chciałbym zakończyć całą akcję, żebyśmy porozmawiali i mieli drogę wolną, czyli tak by był finał tego całego zamieszania. Trochę trwało to kupowanie. W najgorszym wypadku można je wykasować, gdyby coś. Ja tak mówię, ale to tak jest to, że nieraz takich proste rzeczy trzeba robić i wybory są nie takie zawsze oczywiste. Miłe uczucie, co nie? Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach. Nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Bandyci... Coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą i podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojny. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta? Oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. Cóż, robisz dobre rzeczy z niezbyt dobrych pobudek. Robię to, co kocham. Widzisz w tym coś złego? Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu. No to ukończono. No i dobrze, coś uważam, że on taki dziwny jest troszeczkę, ale trudno powiedzieć, co to może być.
Okej, przejdźmy kawałek dalej. Mam nadzieję, że osiągnięto 21 poziom. Też mi się to bardzo podoba, że tak ładnie idzie. To znaczy, że dostaliśmy jakieś elementy modyfikacji. To sobie już w następnym odcinku zobaczymy, jak one wyglądają i będziemy wiedzieć, jak to ma wszystko działać. No dobra, słuchajcie. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejny odcinek. Kłaniam się.